Wojtusiem to jest tak, jak mówi, że nie ma grzybów, to zawsze trzeba jechać sprawdzić po prostu. Dzień dobry, witajcie na moim kanale. Trochę grzybów udało się jednak zebrać. Jeszcze tam mam do przejścia kawałek lasu. Ale na razie chcę wam poopowiadać trochę o ręcznie robionym, ręcznie wykonanym chlebaku bushcraftowym, czyli bushcraft haversack. Zaraz wam załączę linki i pokażę, gdzie ewentualnie możecie go nabyć. Cała produkcja odbywa się w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Także jeżeli ktoś ma życzenie sobie ściągnąć ze Stanów bushcraft haversack, zachęcam serdecznie. Odsyłam na stronę producenta. Tak wygląda ta torba. Co w niej jest takiego niezwykłego? No w zasadzie nic, bo to jest zwykła torba. Ale ma kilka bardzo fajnych rozwiązań, o których chciałem wam opowiedzieć. Pierwszym rozwiązaniem jest pasek. Nasze polskie bushcraft haversack produkowane przez jedynego producenta, który produkuje chyba linię bushcraftową w Polsce, są w ogóle dla mnie nie do zaakceptowania, bo są bardzo twarde i ranią szyję, jeżeli się je nosi na przykład w t-shircie czy z t-shirtem. Druga sprawa, doskonale rozwiązane klamry. Tutaj jest bardzo szeroka klamra. I to jest... A nie wiem, sami sobie poczytajcie jak chcecie. Jakaś taka, w każdym razie firmowa. No jak na ręczną robotę, no to tak to wygląda. Tutaj możemy regulować sobie pasek. I oczywiście po zwinięciu, co też jest bardzo dobrą opcją, możemy go tutaj spokojnie sobie zapiąć i nam nie dynda i nie przeszkadza. Dobra opcja. Tak mi się wydaje przynajmniej. Tył naszego chlebaka, haversacka, torby, to jest uchwyt z bardzo mocnej taśmy parcianej. Czyli możemy go przenosić w jednym ręku. Ciekawostką są tutaj pasy do zapinania, ponieważ możemy je także regulować. Proszę uprzejmie. Jeżeli mamy taką długość pasa, to całkiem spokojnie wejdzie nam karimata, a nawet wejdzie nam, szanowni państwo, jakaś gruba kurtka. Ciekawostką też jest to, że tutaj nawet przy szarpnięciu, przy tych klamrach, to nam się w żaden sposób nie przesuwa, ponieważ tutaj mamy blokadę. Dopiero jak ją odblokujemy, to ten pasek zaczyna działać i zaczyna się przesuwać.
Ta torba uszyta jest z podwójnego płótna, które jest od spodu laminowane. Otwierając ten chlebak, ten haversack, mamy dodatkowe zabezpieczenie, dokładnie tak jak w polskim chlebaku Ludowego Wojska Polskiego. Oczywiście apteczkę bądź inne akcesorium możemy przypiąć w systemie MOL z boku. Posiada dwa palsy, dwa mole, czyli nawet możemy przypiąć coś takiego jak manierkę amerykańską w systemie MOLI. Co mieści się wewnątrz? No tutaj mam akurat zestaw do gotowania, czyli manierkę z kubkiem i z bardzo ciekawą rzeczą, która jest niedostępna również w Polsce. Myślę, że nawet przy dużym szczęściu, jeżeli ktoś ma znajomości w demobilu, to ciężko będzie mu kupić oryginalny kocher amerykańskiej armii. Tak wygląda zestaw, kontraktowy kubek, kocher i manierka Nalgene. Oczywiście w pokrowcu amerykańskim, ponieważ on jest na tyle uniwersalny, że mogę go użyć także do mojego plecaka z systemem MOLE. Menażka, ponieważ menażkę zabrałem na Rydze, mam nadzieję, że Rydzę znajdę. Kocher, Trangia. Paliwo do kochera, herbata. No i co mamy wewnątrz naszego haversack, wewnątrz naszej torby? Wewnątrz naszej torby znajdują się dwie przegrody. Tutaj patrzyłem, wchodzi spokojnie jednolitrowy SIG, ale możemy włożyć piłę i możemy włożyć, wsunąć nóż. Tutaj mamy bardzo porządnej jakości zamek YKK, gruby i kieszeń z siatki takiej wojskowej, bo to jest też taka dość gruba, porządna siatka. No i w tej kieszeni mieszczą się różne rzeczy, typu sznurek, jakieś paliwo na przykład, czy puszka survivalowa na sznurku. Ale mieści się też portfel i wiele innych rzeczy. Oczywiście zależy od pomysłowości. No i to wszystko w moim haversacku, co noszę. Dodatkowo ten haversack ma przelotową kieszeń, do której można włożyć siekierę. Piła wyleci, chyba że na przykład dacie sobie szokord i zabezpieczycie ją tutaj, bo tak to ona wyleci. Natomiast to jest dedykowane do siekiery. Na piłę i na nóż kieszenie są wewnątrz naszej torby. Tak to wszystko wygląda w całości. Czy torba do lasu to dobry pomysł? No chyba nikogo nie muszę przekonywać. Ja jestem maniakiem, jeżeli chodzi o torby. Wiecie o tym doskonale. Sam sobie projektowałem moje torby. One jeszcze funkcjonują zarówno w przestrzeni publicznej, jak gdyby, dlatego że mają je moi znajomi, jak i ja osobiście używam, czy na zakupy, czy idąc do lasu. Natomiast ten haversack jest o tyle wyjątkowy, że raz jest handmade, jest robiony po prostu ręcznie, jest szyty ręcznie. Druga sprawa, że jest bardzo wygodny poprzez to, że ma szeroki pas nośny i miękki przede wszystkim. To nie jest to, co Chińczyk ma w swojej ofercie na bieżąco, tylko to jest miękki pas, który bardzo dobrze się spisuje, możecie mi wierzyć. Nie rani was w szyję i jest bardzo, ale to bardzo wygodny, ponieważ poddaje się. Cóż więcej mogę powiedzieć? No, zachęcam do spacerów, zachęcam do zbierania grzybów. Ja pokażę za moment,
ile mi się udało zebrać, jeszcze sobie podejdę i zrobię herbatę i będziemy się pewnie zawijać do domu, bo dzisiaj tylko wyskoczyliśmy na grzyby i właśnie na takie wycieczki, czy na codzienne chodzenie nawet po mieście, jeżeli w jakiś sposób macie życzenie oczywiście się pokazywać, że chodzicie do lasu, to ta torba się na co dzień w żaden sposób nie będzie rzucała w oczy. Jest bardzo wygodna, nie jest ciężka i wydaje mi się, że warto sobie zobaczyć, przynajmniej zainteresować się, czy takiej torby ktoś nie otrzyje w Polsce. Bo myślę, że zakup takiej torby ze Stanów i sprowadzenie jej ze Stanów, no to się mija z celem, ponieważ to sporo kosztuje. Natomiast dziwię się polskim producentom, że jeszcze nie wpadli na pomysł szycia toreb do lasu. Poza tym nieszczęsnym jednym producentem, który te torby szyje świetnie przemyślane i świetnie zaprojektowane, ale w mojej ocenie no po prostu nie odpowiadają mi te torby. Głównie ze względu właśnie na ten pas nośny, który jest doskonały, bo jest szeroki, wszystko jest fajnie, tylko że niestety no, na szyi mam momentalnie pręgę, jak go noszę w t-shircie, a torba jest załadowana, więc to jest dla mnie nie do przyjęcia. No i mamy pierwszego rydza w tym roku. Tak wygląda rydz, proszę Państwa. Pierwsza klasa na patelnię. No miałem się pochwalić moimi znaleziskami. No to trochę jest prawdziwków, jak widać. Na początku mi się tam udało znaleźć czerwony jeden. Cyglastoporki, które pójdą do mrożenia. Gęsie pępki na jajecznicę i do zupy. To też pójdzie do zupy. Kozak, bury do zupy. O, następny prawdziweczek. Kolejny prawdziweczek. Trochę rydzy. Na patelenkę. I to zaraz, bo rydze świeże są najlepsze. No i tyle znalazłem. Czy są grzyby? No sami sobie ocencie, czy to jest dla Was zadowalający taki zbiór. Możecie w komentarzach napisać, czy to jest zadowalające. Moim zdaniem grzybów nie ma. Tak jak Wojtek mówił, no to akurat to tak takie jakieś resztki. Kozy, proszę Państwa, się pasą. Kora też obserwuje kozy. A ja tak jak patrzę na te niebo, to tak myślę, że trzeba się będzie zwijać do domu, bo za chwilę nam przysunie deszczem. Robi się złoto, robi się żółto. Ja liczę na to, że złota polska jesień nadejdzie właśnie wtedy, jak będziemy mieli 9. spotkanie leśnych ludzi. Szanowni Państwo, cóż, ja wychodzę z lasu, bo zjadłem sobie moje wspaniałe rydze i wypiłem sobie herbatę, wracam już do domu. Mam nadzieję, że traficie na złotą polską piękną jesień w Beskidach. Ja zachęcam do brania dzieciaków przede wszystkim na zewnątrz, do brania dzieciaków do lasu, do pokazywania im grzybów, do rozpoznawania z nimi grzybów, drzew. Być może zaobserwujecie jakieś zwierzaki, być może uda Wam się spotkać jakieś zwierzę w lesie. Zachęcam do tego, abyście swoje dzieci uczyli przyrody. Zostańcie w duchu i zapraszam w przepiękne jesienne Beskidy.